Dobry wieczór Państwo. Dzień dobry, witam dzisiaj razem z Kizią. Kizia sobie zaraz pójdzie, bo Kizia nie chce tutaj już siedzieć mi na kolanach, zresztą ciepło jest, także właśnie. Od razu mówię, że nie wiem jak ten stream zadziała, bo widzę, że działa bardzo źle dzisiaj. Także nie wiem jak działa ten internet, jest coraz gorszy, no ale cóż, trzeba coś wymyśleć. Spróbuję jeszcze po Wi-Fi podlecieć, ale to Wi-Fi widzę się też zmniejsza. Wszystko jedno, na stałe, na to łączę, on i tak ma czkawkę. Dobra, najwyżej będziecie Państwo mnie słuchać, nie musicie mnie oglądać. Może nawet lepiej, jak mnie nie będziecie oglądać. Nie stanowię żadnego dobrego obiektu do oglądania. Okej, proszę Państwa, cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać i od razu zacznę od herbata pod stół, czyli polskie piekiełko wyborcze. Proszę Państwa, ja do tego później wrócę, bo chciałem zacząć od zupełnie czegoś innego. Natomiast proszę mi wierzyć, ja specjalnie napisałem to z błędami ortograficznymi. Trochę znam polską ortografię, przypuszczam nawet, że nawet nie źle. Ale wrócił do tego. Proszę Państwa, ponieważ tak się złożyło dzisiaj, że zaczęła się jakaś dyskusja na temat tego nieszczęsnego, tego biednego dzieciaka, którego nie może znaleźć policja. Ja naprawdę powstrzymuję się od komentarzy jak tylko mogę, dlatego że no, policja wie co robi, być może to jest zasłona czegoś innego. Natomiast niewątpliwie, jeżeli chodzi o politykę informacyjną, to jest ona jak zwykle beznadziejna, ponieważ nakręca się jakąś tam spiralę podejrzeń i różnych rzeczy. Natomiast usłyszałem przy okazji, że oni wykluczają coś, bo nasza wschodnia granica jest granicą Unii Europejskiej i ona jest strasznie dobrze strzeżona. No to temu panu policjantowi, który to powiedział, to chciałem przypomnieć o tak zwanym ruchu, małym ruchu granicznym i ilości osób z przejściem w Kaliningradzie, że i granice z Litwą, i chciałem przy okazji zapytać, czy samochody dyplomatyczne również są tak samo kontrolowane na tej granicy, a biorąc pod uwagę przedział czasowy całego zdarzenia, od momentu ujawnienia do momentu zawiadomienia, to jest wystarczające, żeby pojechać sobie na przykład przez Litwę, prawda? A to jest granica unijna i grupy Schengen. Druga rzecz polega na tym, że nie jest, proszę Państwa, proszę się zastanowić, no tak wszystko można przeszukać, ale zastanawiam się, czy na przykład eksterytorialny teren można również przeszukać, więc pewnie nie można. I proszę się niczego tutaj nie domyślać, nie mówić, ale to tak wszystko wygląda. Natomiast, proszę Państwa, pękałem dzisiaj ze śmiechu, czytając wypowiedź jakiejś pani biegłej psycholożki, błagam psychologów, już wiem, bo się jeden ze mną pokłócił. Bo już jeden psycholog ze mną nie tyle pokłócił, co pani Bożeno, szczególnie dyplomatyczne. A to mi kartą, ponieważ ja udaję, ponieważ tak naprawdę ja jestem ruskim nielegałem i jak wszyscy mówią, ruskim agentem, i tak mi się napisało po prostu. No niestety Google mi nie podejrzewa. Jeseniwo tak mi podrzuciło i tak wrzuciło. I proszę Państwa, o samobójstwie to my wiemy tylko i wyłącznie na podstawie tego, co powiedziała policja. Trzeba im wierzyć albo nie wierzyć, to wszystko jedno. Natomiast mówienie o czymś takim jak osobowość suicydalna. Bardzo fajnie. Osobowość suicydalna. To śmieszne to jest. Śmieszne to jest, proszę Państwa, dla mnie. I proszę się, psychologowie, nie obrażajcie na mnie, ale większość psychologów, jakich w swoim życiu poznałem, proszę mi wiedzieć, ja sam również studiowałem psychologię, uważam, że, no, że ta nauka jest zupełnie nikomu niepotrzebna. To nie mylmy psychologii z psychiatrią. Psychiatra jest nauką, a psychologia jest moim zdaniem tylko bzdurnymi dywagacjami na temat osobowości suicydalnych. Bardzo śmieszne to było, a tam była też już taka dyskusja u mnie na profilu, ponieważ oczywiście tutaj się niektórzy ludzie, którzy są wierzący, obrażą na mnie. Trudno, już jedna pani się obraziła, ponieważ ja zadałem proste pytanie. No dobrze, a jak jest sytuacja, kiedy dadzą człowiekowi do wyboru, dadzą człowiekowi taki wybór, albo ci zastrzelimy rodzinę, albo popełnisz samobójstwo.
Mam takie pytanie. Czy to także jest osobowość suicydalna? No w odpowiedzi miałem, że w takich sytuacjach trzeba sobie pomodlić się i Bogu wszystko zawierzyć i żeby w tą sytuację rozwiązał bardzo dobrze. Tylko, że jeżeli moja rodzina ma przystawiony pistolet do głowy, a ja taką alternatywę, to ja nie wybiorę takiego egoizmu i na, przepraszam, na zwrócenie się do Boga, bo potem będę się sparzył w piekle, upełnię samobójstwo. I ja przyznam się, że to pytanie zadałem specjalnie i to pytanie, proszę Państwa, było i suicydalna od suicide, samobójstwo. I że ja zadałem to pytanie specjalnie i w nim jest pułapka. I jestem wstrętny człowiek, ale trudno, żebym ze swoim życiorysem był dobrym człowiekiem, więc to już zostało ustalone wczoraj i nie tylko wczoraj, po prostu. I nie tylko wczoraj, ale to już zostało ustalone, bo tak jak powiedziałem, ubek będzie bronił ubeka, więc już to się znalazło tutaj na tym, oczywiście. No więc, no nie, Kamila Kidawa, psychiatra jest lekarzem, po prostu. I muszę Państwu powiedzieć, że w tej sytuacji jest ta pewna pułapka, bo nawet z punktu widzenia teologicznego nie jest to samobójstwo, tylko poświęcenie. Czego ta osoba nie zrozumiała. Natomiast to, co ona napisała, świadczy o jej bezprzykładnym egoizmie, proszę Państwa. Ale to skończmy na tą zabawę, na ten temat. Możemy sobie o tym porozmawiać. Możemy sobie o tym porozmawiać właśnie. Woda słodka. Absurdem jest powiedział, zaraz, jeżeli, proszę Pana, jeżeli ktoś Panu grozi, że zabije syna, zaczyna męczyć żonę, dziecko, Pan stoi, to co? Ma Pan jedyny wybór, poświęcić się, żeby uratować swoją rodzinę. To jest absurd? To jest absurd? Woda słodka. Niech pan, pani się zastanowi, czy to jest absurd. Nie? To się nazywa poświęcenie. Ja kiedyś mówiłem państwu, że tak zwany seryjny samobójca może być równie dobrze instytucjonalnymi procedurami doprowadzającymi człowieka do i operacjami doprowadzającymi człowieka do samobójstwa. Po prostu. Natomiast, Artur J., groźby bywają tego typu prawdziwe. No więc... I proszę Państwa, poza tym to nie jest samobójstwo, tylko to jest morderstwo w tym momencie. To tam też jest pułapka w tym pytaniu, bo w takiej sytuacji można mówić nie o samobójstwie, o morderstwie, bo i takich przykładów historia ma bardzo wiele. Naprawdę bardzo wiele. Ja już nie mówię o Romlu, nie mówię o innych takich ludziach i uważam, że w naszej najnowszej historii też takich przykładów kilka bym znalazł, w tym jeden bardzo znany po prostu. Nie wiem, czy się Państwo z tym zgodzicie, czy się nie zgodzicie. Państwa sprawa. Dobra, wróćmy do tytułu. Herbata pod stół, czyli polskie piekiełko wyborcze z błędami ortograficznymi, bo to jest właściwie tytuł, o którym ja nawet nie chcę mówić, proszę Państwa. Tak dokładnie, bo nie chcę nadawać, mówić question and answer, bo się natychmiast tutaj obraża na mnie YouTube i zaczyna coś tutaj wrzucać, że się do czegoś nie nadaje. Po prostu. A więc... Aha, Krzysztofka, zawsze można znaleźć, oby się pan nigdy nie znalazł w takiej sytuacji, a ja panu gwarantuję, że nie. No i proszę państwa, dobrze, mówcie sobie co chcecie, ale w tej sytuacji ma pan do wyboru siebie czy rodzinę, a jak się nie da zabić tego, no, który chce zniszczyć rodzinę, albo tych. No, macie wybór, co jest egoizmem wtedy. Jan Nowak, tak, to ja o tym samym mówię. Dobrze, pięknie. No i teraz, proszę Państwa, ale poprzez dwa dni słuchałem sobie różnych programów wyborczych, obserwowałem różne dziwne partie, które się w Polsce powstają, powstaje ich coraz więcej, co się dzieje przed wyborami. Ktoś mi przypomniał coś, bardzo dziękuję tej osobie, w związku z czym przeczytam coś Państwu. Zacznę od pewnego zastrzeżenia. Literatura, tak zwana literatura dla dzieci, ona jest bardzo często tylko dlatego literaturą dla dzieci, że dorośli nie są w stanie tej literatury zrozumieć. Proste. Powiem na końcu, kto to jest. Czyli to wiersz, pewnie się wszyscy domyślicie. Nie będzie cały, będzie kawałek. Najpierw zaczynamy świetnego opisu, bo tutaj zgromadziły się zwierzęta dla obioru prezydenta i zaczyna się wspaniały opis tak zwanego suwerena elektoratu.
Jest to taka ważna sprawa, że zwierzęce wszystkie prawa dzień ten czynią dniem przymierza. Zwierz na zwierza nie uderza, gęś jest pewna swego pierza, pies nie czai się na jeża, owca może wyjść ze stada, nikt nikogo nie napada, kot nie drapie, wilk nie zjada, nawet zając, choć ma pietra, z odległości kilometra obserwuje te wybory. Nawet mysz wychodzi z nory, nawet tchórz ze strachu chory na wybory śpieszy żwawo, bo mu wolno, bo ma prawo. I teraz opis jednego z kandydatów. Tu do wilka się przymili i coś szepnie tam po chwili, do niedźwiedzia chyłkiem sunie, jakieś słówko rzuci kunie, chytrze mrugnie do jelenia, jeża muśnie od niechcenia, mysz ogonem połaskocze, mimochodem, Bóg wie o czym, porozmawia chwilkę z rysiem. Wszyscy myślą, a to szelma, jakiś w tym widocznie cel ma. Już wybory rozpoczęte, któż zostanie prezydentem i teraz mamy program wyborczy. Wszedł na pień i w słowach kilku tak powiedział. Zacny wilku i wy wszyscy tu zebrani, tak przeze mnie szanowani, albo mówiąc prosto, zwierzęta. Macie wybrać prezydenta? Czy jest ktoś, kto nie pamięta, nie mówię kogo, w pięciu tomach ich nie spisać. Otóż ja przed wielu laty, gdym był młody i bogaty, w ciągu jednej tylko wiosny zasadziłem tutaj sosny, buki, dęby, niemal wszystko, by zwierzętom dać schronisko. Dla was szereg lat z zapałem drób w kurnikach hodowałem. Dla was w chlewach tuczę wieprze, byście mieli życie lepsze. Jestem waszym dobrodziejem, a sam nie śpię, a sam nie jem, tylko myślę dniem i nocą, jak zwierzętom przyjść z pomocą. Mruknął niedźwiedź do sąsiada. Co tu gadać, dobrze gada, szepnął borsuk. Jaka swada, jaka dykcja i wymowa, to przynajmniej tęga głowa. Ciągnął dalej. Moi mili, nie namawiam, ale radzę, jeśli dziś otrzymam władzę, daję słowo, że zasadzę w ciągu pięciu dni na piasku drzewa mego wynalazku. Już nie szyszki, nie żołędzie, ale rosnąć na nich będzie skab wędzony i pieczony, boczki, szynki, salcesony, mortadela i serdelki, mięs przeróżnych wybór wielki, nawet prosię w galarecie, jeśli tylko zapragniecie. Wszystkim oczy aż zabłysły, o nie zgorsze ma pomysły, niech zostanie prezydentem. No i został. A potem już nazajutrz na polanie zaczął urzędowanie, kazał podać sobie korę, wziął do garści pióro spore i ustawę za ustawą miał wydawać z wielką wprawą. Zarządzamy, by zwierzęta do użytku prezydenta oddawały prócz okupu czwartą część swojego łupu, żeby każdy ptak od maja aż do maja wszystkie jaja niósł dla, który żółtka z nich wysysa, żeby kury i kurczęta same szły do prezydenta i prosiły, by narożnie raczył upiec je ostrożnie. Nie pamiętam już niestety, jakie prawa i dekrety wydał jeszcze ponadto, lecz zwierzęty cały świat to pełen lęku i poddania wykonywał bez szemrania, a dlatego, że on miał, że dwa niedźwiedzie co najzwawsze stały sprawnie wzorowo, pełniąc wartę honorową po prostu, a także miał dwa, cztery pieski do tego. Czy kojarzycie państwo, co to jest? No, czy kojarzycie państwo? No. Czy kojarzycie państwo, co to za wiersz? No. On jest dawny, a to jest dość dawny. Niestety nie czytałam. Mam nadzieję, że Krasickiego, mam Krasickiego lub Boja. Nie, pani Haniu, nie. To nie są trąby, to niestety nie mój wiersz. To są szelmostwa Lisa, Wisa, Lisa. Poemat, bajka dla dzieci, który napisał Jan Brzechwa. Bardzo dawno temu. Proszę państwa. No jak to się państwu podoba? Więc po odczytaniu tych wszystkich piątek, szóstek, siódemek stwierdziłem, że dziękuję tej osobie, która mi o tym przypomniała, że rzeczywiście. No. Także oczywiście, że Brzechwa adrem. No jak, podobało się państwu? Podobało się państwu czy nie? No więc widzicie. Proszę mi wierzyć, to jest właśnie prawda, bo tak mniej więcej odbieram te wybory. I to wszystko, co się dzieje. Dzisiaj pan Kaczyński w bardzo pięknym przemówieniu mówił o zgodzie, o wszystkich innych rzeczach. Ale no cóż, PiS sam wykluczył bardzo dużą część obywateli zagubionych, generalizując również. Co prawda chyba zrozumieli, dlatego że na listach wyborczych nie ma na przykład właściwych autorów ustawy dezubekizacyjnej. Na przykład. Rozumiecie państwo? Panie Krzysztofie K., pan w końcu się uspokoi. Jak pan złapie się jednego tematu, to pan trzyma. Tylko tak powiedziałem teoretycznie coś, może książkę taką napisze, a pan mi zaczyna jakieś głupoty gadać. No.
stare ale jare. No właśnie, to jest ponadczasowe, ale to jest, proszę Państwa, dla dzieci. Skoro demokracja jest tylko na wybory, a nie na co dzień, to taki rezultat jak w tej bajce. Sebastian Duda, w tej bajce jest inny rezultat, bo w tej bajce, proszę Państwa, jeśli byśmy ją dalej do końca przeczytali, to tam jest coś takiego. Gdy już wreszcie lisi nierząd klęską spadł na życie zwierząt, wilk cichaczem bez hałasu zwołał wielki wiec do lasu, a gdy wszyscy się zebrali, rzekł: nie może być tak dalej. Czeka wszystkich nas zagłada, jest na to jedna rada. Złapmy lisa lub zastrzelmy, dość już rządów tego szelmy, tego lisa Witalisa, który soki z nas wysysa. To jest, proszę Państwa, rewolucja. To jest rewolucja. Oczywiście ja nie wyglądam, nie żądam od Państwa i nie namawiam do rewolucji, ale to jest efekt tego typu demokracji, proszę Państwa. Ja troszeczkę w tej chwili dzisiaj się śmieję troszeczkę, bo naprawdę dziękuję tej znikomej ilości osób, która mnie ogląda, przynajmniej, ale chciałem trochę z Państwem porozmawiać również i o literaturze, o różnego rodzaju typu rzeczy. Woz dla dzieci, Eddie. Nie, to nie woz dla dzieci, to brzechwa. Po prostu, no nie, to nie będzie. Brzechwa zresztą jest niepoprawny politycznie, a w dodatku nie dość, że był narodowości żydowskiej, to jeszcze w dodatku był bliskim krewnym innego polskiego poety narodowości żydowskiej, czyli Leśmiana, więc jak to możliwe? Przecież no, tak naprawdę to my nie dopuścimy do tego, tak jak i tu Wima, no właśnie. O, Kajtusz Czarodziej, Harry Potter to plagiat. Ma pan rację, Tomek 72 PL. Kajtusz Czarodziej, oj, ale kogo pan wymienia? Korczaka? Przecież on się, to jest coś strasznego po prostu. Przecież jak można czytać Korczaka? To coś strasznego, prawda? Andy Bako, zgadza się, panie Piotrze, tekst dla dzieci, ale na pewno nie resortowych. No, zgadza się, zgadza. Adam Szymański, PiS w tej sprawie już nic nie mówi, dokumenty są w Instytucie Hoovera, czy pan coś wie? Adam Szymański, ja napisałem swoją teorię, nie wiem nic, ale jeżeli chodzi o zabójstwo księdza Jerzego, uważam, nazwałem to spisek założycielski. Jest taka książka, spisek założycielski, moja pierwsza. Niech pan się zapozna, niech pan się zapozna również, jeżeli pan może, bo ja mówiłem na ten temat na paru spotkaniach, wystarczy wrzucić w sieci, jest. Ja cały czas uważam, że nie jest tak, jak wszyscy mówią, że zarówno Kiszczak, jak i Jaruzelski dobrze wiedzieli. To im było potrzebne. Przede wszystkim było potrzebne, żeby wykończyć niektórych i przestraszyć częściowo opozycję. Właśnie. Rafał Błaszczyk, dlaczego? No przecież jak ostatnio się naczytałem niektórych tych lustratorów wspaniałych, którzy tylko patrzą na to, żeby być na czystość po prostu polską w ten sposób, no to jak Korczaka można, przecież Korczak był również narodowości żydowskiej, a że napisał Króla Maciusia wspaniałą zresztą książkę polityczną, właśnie dla dzieci, bo tak trzeba dzieci uczyć również polityki i pewnych rzeczy i tam na przykład jest bardzo wspaniały wykład, bardzo prosty wykład ekonomii na temat reform dla dzieci po prostu. Tak jak również napisał Kajtusia Czarodzieja, który jest Niech się Harry Potter schowa, to było pisane przed wojną. Napisał również wiele innych dzieci, bo to był przede wszystkim wspaniały pedagog i wspaniały człowiek. Nie wyzwałem nikogo, tylko po co pan mówi, no po co mówić na ten temat, no. Miał rację, nie miał, tak będziemy rozwijać wszystko na ten. Także pan się nie obraża, tylko pan podąża za tym, co ja już mówię, no. Właśnie. To zresztą są książki w stylu również satyr politycznych Krasickiego, przecież tych wszystkich bajek Ezopa i tak dalej, kiedy to wiadomo, co się dzieje. A ja wolałbym KS, teraz dzieci czytają magię, tak, ja bym wolał, żeby czytali tą klasykę, bo to jest klasyka literatury polskiej po prostu. Literatury polskiej, no. Właśnie. I tak trzeba, i o tym trzeba myśleć, to są książki bardzo, bardzo dobre zresztą. Zresztą, jak mówimy o polityce historycznej, wielokrotnie mówiłem, bo wczoraj na przykład kilka dni temu mówiłem, ktoś mi zresztą przypomniał tego, ja to nazwałem na bazgrane ptaszydło, tego czarnego ptasiora, tą książkę. Tak, ja wiem o tym, ja nie chciałem już powoływać się na tą książkę, ale niestety my nie potrafimy w ogóle z tym wszystkim walczyć. Nie możemy tego zrozumieć, nie potrafimy zrobić żadnej własnej, normalnej, strawnej antytezy dla tego, co oni tam rzucają. Obejrzałem sobie, proszę Państwa, ostatnio
film, właśnie dziś jeszcze oglądałem, film pod tytułem Aftermath. Nie wiem, czy Państwo znacie ten film, to jest z Keirą Knightley i z tym aktorem, który grał w Ha, grał Heydricha. To się dzieje w Hamburgu od razu po zajęciu go przez Amerykanów i tam to jest kwestia również taki trójkąt miłosny, wrogowie, niewrogowie i tak dalej. Ale co w tym filmie jest najciekawszego w tym wszystkim? Najciekawsze jest to, że bez odpowiedniej polityki historycznej Niemiec nie moglibyśmy, tego filmu by nie nakręcono, bo co my tam mamy? Biednych Niemców, zamieszanych w wojnę, w sumie uczciwych, tak prawdę mówiąc. Wieszali te portrety Adolfa, bo musieli wieszać, popierali, bo musieli, musieli po prostu. Bo musieli. Like a Virgin, nie chcę o tym mówić. Nie mam żadnej oko. Ja tu jestem w tym raju dla ubogich niepotrzebny po prostu i już. O, mam ostatnią pracę, jaką mam, to grabarza. Będę sam swoim i bardzo dobrze. No. I teraz nikt mi nie również, prawie nikt mi nie pomoże, bo to nie jest tak, jak się komukolwiek wydaje. Ja już się nie liczę po prostu, nieważne. No i teraz proszę Państwa, i taki film, nie wiem czy pamiętacie, czyście widzieli ten film, to go przestrzegam przed obejrzeniem tego filmu. Dokładnie, idiotyczna historia miłosna, bezsensowna zresztą, moim skromnym zdaniem. Biedni Niemcy, zamieszani, też cierpieli. Anglicy, Amerykanie, okupanci, tak na dobrą sprawę, protestują, biedne Niemcy w zniszczonym mieście, zrypanym, protestują przeciwko Amerykanom. A ja mam z tym pewien problem po prostu. I tam też jest powiedziane, że tylko ci z SS byli źli, tylko ci naziści, tylko tych z SS, skąd się brali ci z SS i ci naziści tak zwani. No ciekawie. Mam tylko pewien problem, ponieważ Niemcy zawdzięczali to sami sobie po prostu. Przepraszam. No. Przecież to jest totalna bzdura. Oni byli biedni? Bomby na nich spadały? A kto zaczął pierwsze bombardowania? A kto zaczął rozstrzeliwać ludzi na ulicach? A kto założył obozy koncentracyjne? A kto mordował? A kto stworzył Holokaust? Tego w tym filmie nie ma. I ten film budzi taką wielką litość do Niemców, to tak samo jak oglądamy Buchheima i oglądamy Okręt, bardzo dobrze zrobiony film Petersena. Też jest taka historyjka w tym wszystkim, że ojejku, jacy biedni bohaterowie, przecież oni tylko właściwie walczyli i chcieli przeżyć. Nie, mordowali. Mordowali ludzi. Tam jest taka idiotyczna scena, w którym dowódca tego u ileś tam, on nie wiedział, że są tam ludzie na tym tankowcu, więc jeszcze strzelił, żeby go dotopić, a tam byli ludzie i tych ludzi musiał zastrzelić. Bezsensowna sytuacja, proszę Państwa, bezsensowna. I dla mnie to jest w ogóle, ale to jest właśnie pokazane, jak się robi tego typu propagandę. Niestety, w tej chwili to, co jest w Europie, ta propaganda również antypolska, również ta dotycząca PiS-u, ale również ta z tej strony, w ogóle na siebie, jak słuchałem dzisiaj tej kawy na ławę i stąd jest ta herbata pod stół i wszystko jest oczywiście, bo dlaczego ja złamałem troszeczkę zasady ortograficzne, nie troszeczkę, ale w ogóle, dlatego że ja tam nie widzę, że ludzie są niepotrzebni. Autentycznie, ludzie są niepotrzebni. Ci panowie dyskutowali, ci państwo tylko i wyłącznie między sobą. I o jakichś bzdurach. Teraz jakaś, no wiadomo, że PSL już chce być koalicjantem, więc robi wszystko, żeby być tym koalicjantem. No i niestety, jak znam życie, wejdą do Sejmu oni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nic się, proszę Państwa, nie zmieni. I nikt się nie zmieni. Krzysztof K. Panie Piotrze, te filmy są tak robione, aby wypaczyć historię. Dojdzie do tego, że niedługo Hitler będzie miał narodowość polską. Nie, panie Krzysztofie K. Nie, one nie chodzi o to, żeby wypaczyć historię. One nie wypaczają historii, proszę Państwa. One naprawdę nie wypaczają historii, ale one w jakiś sposób wybielają sprawców. One to oczywiście nie można generalizować.
trudno żądać ode mnie, że trudno mi potępiać w tej chwili, no to ja nie jestem z żadnej partii politycznej zaufań, niezaufanej, żebym potępiał w tej chwili Niemca w moim wieku, urodzonego w 57 roku, że on jest odpowiedzialny za II wojnę światową, prawda? Bez sensu. Bez sensu to jest, proszę Państwa, i tak nie można robić. Ale trzeba się temu przeciwstawiać. A można. I to nie tylko, że my musimy stworzyć, ale dlaczego nie propagujemy tak różnych rzeczy i można to robić rękami samego Zachodu. Otóż, proszę Państwa, jest na... Nie będę tu wymieniał, żeby nie reklamować, bo i tak mi za to nie płacą. To jest w jednym z takich portali filmowych, jest cały serial francuski pod tytułem Einsatzgruppe. Arcyciekawe, proszę Państwa. Proszę sobie obejrzeć ten. Proszę obejrzeć sobie ten serial. Wiecie, co Państwo jest tam najciekawsze w tym serialu? Najciekawsze jest to, że tam mówią, tam są Litwini, mówią Polacy, którzy są na Litwie, mówią niektórzy świadkowie tych wszystkich zbrodni, które tworzyły Einsatzgruppe tu w Polsce. I wiecie co? Tam jest nawet pewna osoba narodowości żydowskiej, ocalała z Holokaustu, mówi na temat Rumunów, co oni wyprawiali. Nikt nie wymienia Polaków. Nikt nie wymienia Polaków, proszę Państwa. Nikt nie wymienia, żaden z tych ludzi w tym francuskim filmie nie wymienia Polaków. Żaden. To jest także dowód. Oczywiście, że były wypadki, ale to, co były wypadki, bo musiały być w takiej ilości statystycznie przy tej historii, przy tej tragedii, musiały być takie wypadki statystycznie, to probabilistycznie to jest prawie, trzeba być pewnym tego, ale one nie były częścią systemu. Tymczasem, jak się okazuje, to, co usłyszałem z Einsatzgruppe na temat działania rumuńskich sił bezpieczeństwa i egzekucji setek tysięcy Żydów i z Rumunii i Cyganów, to było wpisane w system, tak jak u Hitlera. No jak się pisze Einsatzgruppe? Niech ktoś napisze na tym, bo ja mogę nie napisać. To jest te słynne Ein... chyba się tak pisze. Przez te... Ja mogę pisać po angielsku. Przepraszam bardzo. No, ktoś mi się nie pisze, zaraz Państwu powiem. Ja mogę wydać po angielsku, chyba tak to się pisze. Gruppen, bo już nie pamiętam. To jest serial dokumentalny, proszę Państwa. Einsatz, tu powiem. Gdzieś coś zjadłem, także poprawcie mnie, proszę Państwa. Tam jest to wszystko pokazane. I tam się nie wymienia, proszę Państwa, bo nie ma, nikt nie wymienia. Co więcej, Polaków się pokazuje jako ofiary i to jest film sprzed kilku lat. Ten film pokazać. Jest jeszcze jeden film francuski sprzed lat, dokumentalny, nie dokumentalny, tylko fabularny, tym razem sprzed lat chyba 5 czy 6, który się nazywał Obława. To jest film o tej słynnej, o właśnie, Opus 16, w ten sposób, sorry, no zjadłem, mówiłem, że zjadłem coś, no albo coś przesadziłem. No, brawo, dziękuję bardzo. I proszę Państwa, Obława opowiada o tej słynnej akcji na zlecenie Niemców, obławie na Żydów francuskich. I zachowanie Francuzów, oczywiście są tam osoby pozytywne i tak dalej, ale proszę Państwa, generalnie pokazanie, jak są zachowali się Francuzi. To trzeba ludziom pokazywać. Tego typu rzeczy. Natomiast... Nie zgadzam się z polską wojskotoryką. Niemiec urodzony w 57 roku czerpie prowity zagrabione przez Żydów w czasie wojny. Panie Krzysztofie, przesadza pan. On ma być odpowiedzialny za Auschwitz i za te wszystkie zbrodnie. Bez przesady. Bez przesady. Tak trzeba po prostu mówić. Po prostu. Ja już wszędzie poruszałem temat Ukrainy. Zaraz do tego dojdziemy, bo dzisiaj na przykład, a propos, my szukamy wszędzie zbrodniarzy, a sami tolerujemy zbrodniarzy. Proszę Państwa, dzisiaj mi Arek Lutowski, przepraszam Arek, że Cię wymieniam, ale Ty się u mnie na kanale udzielasz, pogadał coś niesamowitego. Otóż jeden z czołowych działaczy, UPA OUN, banderowiec, prawdopodobnie uczestnik Wołynia, zmarł dzisiaj w Zielonej Górze w wieku 99 lat pod polskim nazwiskiem. Potem był źródłem, tak jak Szarek, źródłem UB. No więc zastanówcie się.
Ja również znam sytuację, bo widziałem te materiały, kiedy człowiek, młody człowiek, Niemiec, który w czasie wojny był pomógł wydawać Polaków i prawie że zabił tam jednego czy dwóch Polaków, zostało mu darowane, ruskiemu darowali, ponieważ poszedł na współpracę. Najpierw z UB, a później z ruskimi. No, więc tak to jest po prostu. Więc jeżeli szukamy, zajmiemy się tym. Takie rzeczy trzeba pokazywać, proszę Państwa. Takie rzeczy trzeba pokazywać. I ten film i obława pokazane, że żadnego oporu nie było ze strony Francuzów. Takie rzeczy trzeba pokazywać. My powinniśmy się bronić w ten sposób, a nie krzyczeć głośno na jakieś inne historie i tak dalej, ale my nie potrafimy. My naprawdę nie potrafimy, proszę Państwa. Naprawdę nie potrafimy... O tym nie potrafimy na ten temat mówić, nie potrafimy robić filmów, robimy filmy, nie potrafimy ich rozpropagować. Notabene muszę powiedzieć, że też nie powinniśmy się wstydzić wielu rzeczy. No tak, my tylko przepraszamy, więc ja właśnie mówiłem, może puszczę pod koniec wybrańców katów rzeczywiście, bo my tylko przepraszamy, proszę Państwa, co jest bez sensu troszeczkę, bo uważam, że nie mamy za co przepraszać. Owocowy, bo Ukraińcy kradli polskie. Ha, proszę pana, nie kradli. Po prostu facet poszedł i podobno są dokumenty, by nie poszedł na współpracę natychmiast, jak go złapali z ruskimi i z Polakami i już. I już, po prostu. Panie Bogoniku, jaką rolę pana zdaniem KOD miało w podstawie nastrojów antypolskich na wojnie? Tomek72.pl. Oczywiście, że miało. Miało ogromną, nie tylko NKWD. A notabene to widać z filmu, ktoś tu mówił o tym filmie Opór, który jest zresztą filmem typowo propagandowym, nie mającym nic wspólnego z prawdą historyczną, podobną jak Lista Schindlera, ale z Listy Schindlera co my pamiętamy? Tylko to jedno, prawda? No. Potrafimy tylko krzyczeć, prawda? I sami także produkujemy bzdety i chcemy te bzdety, panie Pawle, ma pan rację, jak film Wajdowa. Myślę, nie tylko ten film, bo uważam, że również ta scena, która ośmieszyła w ogóle 39 rok, ta scena z Lotnej, zdaje się, ta scena ataku na czołgi przez kawalerię, która była nieprawdziwą sceną, też pokazała, czy kanał po prostu. Manuel Adams, Charles de Gaulle i Philippe Pétain są dwie Francje w czasie wojny. Manuel Adams, Charles de Gaulle miał paru ludzi i była jedna Francja. Nie na darmo Brytyjczycy im zbombardowali tą flotę. Nie na darmo Amerykanie i gdyby nie Churchill, Amerykanie chcieli potraktować Francję jako kraj okupowany, tylko im po pierwsze zagrożeniem komunistycznym, po drugie im wytłumaczył Churchill, że tak przedstawił de Gaulle'a, więc po prostu tak to jest. Oddział Bundeswehry dzisiaj defilował w Paryżu, będzie zdobycie bez Lenorelwen. Wiem, nie było tam oczywiście Polaków. Oczywiście TVN znalazł jakiegoś Polaka w Legii Cudzoziemskiej. No, mam nadzieję, że to nie jest obywatelem polskim, bo według prawa polskiego popełnia przestępstwo. Gdzie indziej, w innym wojsku, bez zgody kraju służąc, ale to inna sprawa. No właśnie, także nie było, także widać, na to była pani Merkel, widać, że Francuzi, no... Szkoda jednak, że Amerykanie nie posłuchali Patona, no ale nie szkodzi. Ten sam reżyser nakręcił Ostatniego Samuraja, Dominik Wołoszy, który? Bo nawet nie wiem po prostu. Pawelec 5000. Będę palił. Proszę mi mówić, nie pal. Nie jesteśmy po pierwsze na ty, proszę pana, to raz. Ja nie uznaję etykiety. Ja tutaj, jak kogoś znam, to jestem na ty. Jestem dość tradycyjny w ten sposób i już. No. Ukraińcy nas nienawidzą. Oni nas nienawidzą, to Rosjanie o to zadbali, żeby nas Ukraińcy nienawidzili. My nie potrafimy sobie z tym poradzić. Pozwalamy im na rzecz, a wszystkim dopuściliśmy do sytuacji, w której oni już nawet nas nie zauważają, bo jeśli... będzie Trump w Warszawie i Zeleński chce się przyjechać do Warszawy, żeby spotkać się z Trumpem, no dobrze, polski rząd może mu na to pozwolić albo nie, ale jak znam życie, mu pozwoli. No. Po prostu. Mury miasta. Kto ma tworzyć polskie filmy historyczne, skoro większość aktorów gardzi polskością, a historię nazywają bogatarszczyzną? Mury miasta. Ja się z tym zgadzam. Naprawdę wbrew pozorom się zgadzam. Ale dlaczego tak się dzieje?
Dzieje się tak, że chodzi o sponsorów i chodzi o różne rzeczy. Proszę mi wierzyć, ja poznałem paru aktorów, nie będę wymieniał ich nazwy, żeby nie robić kłopotu, którzy z miłą chęcią zagraliby w paru filmach. W swoim czasie pytałem niektórych z TV Republika, czy Republika by na przykład nie chciała zrobić i dać swoje anteny na sztukę. Ja bym za darmo napisał scenariusz sztuki, nawet historycznej, takiej właśnie też bez przesadzeń, normalnej, zwykłej. I by się znalazło paru aktorów, którzy by to zagrali, zrobiliby za darmo również i wszystko jedno, wszystko dla Polski. No niestety było to walenie w mur, a znowu został uznany za prowokatora, który koniecznie chce wejść na scenę. Tak samo jak napisałem kilka scenariuszy i ze względu, i jest nawet interpretacja PO, ze względu i zostały odrzucone przez Ministerstwo Kultury, dlatego że nie, Szubeka nie będą sponsorować, chociaż uważam, że chociaż były dobre, tak jak mi powiedziano. No więc ma pan odpowiedź, Mury Miasta. Prawdopodobnie byśmy byli w stanie nakręcić film, bo my od razu chcemy Hollywoodu jakiegoś innego. No. I czy jakiegoś innego faceta, jakiegoś innego, jakiegoś znanego aktora, po co? Ale po co? Po prostu. I powiem szczerze, że znam paru takich, naprawdę. Wojciech Balen nie tylko, bo jest jeszcze jeden, który zresztą na kanale, robiłem z nim wywiad kiedyś nawet, jest bardzo fajny aktor, który również sam swoje pieniądze wkłada w pewne rzeczy. Są ludzie, którzy się nie wstydzą, że są wierzący, którzy szanują i takich jak ja również, dlatego że patrzą na człowieka, a niekoniecznie na ten. Także można by spokojnie to zrobić. No. Co pan myśli o Polakach w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Litwy i dlaczego Sputnik tak nie promuje pojednanie litewsko-polskie? Manuel Adams, ja na temat Litwy się prawie nie chcę wypowiadać, dlatego że tak się składa, że ja bardzo dobrze Litwę znam i ich służby też i wiem, jak tam wyglądało. Być może zresztą ta antypolskość Litwinów i te środowiska strasznie polakożercze, które się okazały być w rezultacie prorosyjskimi, jako się skończyły. Sputnik promuje? Nie wiem dlaczego. To też jest Unia Europejska. Ale jak widzicie, Sputnik będzie w tej chwili, Sputnik i po tym, co powiedział Putin na temat walki z liberalizmem i że on jest ostoją tradycyjnych wartości, Sputnik będzie takie rzeczy promował. Trzeba uważać. Może chce to przejąć po prostu. No. Właśnie. Robert, teraz w modzie są tylko filmy w modzie, więc nie patrzmy na modę. Ja bym był w stanie również nakręcić pokłosie, czy nakręcić taki film dotyczący również ludności i rozprogramować go, tylko trzeba to moje czynności żydowskie, czy Holokaustu, czy jak Polacy pomagali, w tym Orzegocie na przykład, generalnie na podstawie historycznej, gdyby były na to pieniądze, ale na to nie ma pieniędzy. Nikt nie chce na to dać pieniędzy, prawda? A my wszyscy będziemy tutaj dawać, bo zobaczymy tytuł Wołyń, nie zastanawiając się dokładnie nad tym filmem, który jest moim zdaniem filmem niebezpiecznym, bo on w rezultacie jakby starał się zamknąć ten Wołyń i pokazuje pewne rzeczy nie do końca tak, jak powinno być, po prostu. Tak mi się wydaje, no ale cóż, no ale skoro nasz oficjalnie nasz rząd tam w tym Wołyniem nie chce, no to właśnie. We wrześniu chodzi do kin film pod tytułem Piłsudski, wcielił się Lewa Krzyc. To jest aktor, wszystko jedno. Nie żądajmy od aktorów, żeby oni byli. Nie żądajmy od aktorów, żeby ci aktorzy, proszę państwa, no bo to na tej zasadzie, jeżeli Mikulski grał Hansa Klossa, no to co był tym jakimś tym facetem? No. Marek Dzisielski, nie oglądałem, przerwałem, drugi sędzio mnie już walił. No. Ja tu Pawelcowi już podziękuję, który mi tutaj psuje wszystko, także proszę wybaczyć, ja już go tutaj podziękuję. Już. No. To chodzi także, proszę państwa, o nauczanie historii. Tego typu rzeczy powinny nakręcić, powinny historii. To jest, powinny po prostu pokazywać historię. Dziwne za komuny, one wykrzywiały oczywiście. Były trudne słowo, proszę państwa, przykro, nie będę mówił, za dużo sylab ma. Zbyt były ideologiczne, ale na przykład Hubal. Do tego czasu nikt nie nakręcił filmu o Hubalu. Prawda? Prawda? No właśnie. Zastanówmy się. Klos był agentem stanu. Tak, bo Klos służył dla tych dobrych Niemców z NRD. No.
Widzę, że ma pan alergię na niektóre kwestie. Temat falecy pana, nie, to powinien być kanon polskiej dyktatury. Woda Słodka, dlaczego pan tak uważa, czy pani? Od razu widzę, nie dyskutuję o tym, bo to nie jest temat na to, to nie jest temat na to. Po prostu. No. Jeżeli chodzi o kanony polskiej polityki historycznej, to powinny być również niektóre rozkazy wydane do wojska, które rozpoczęło wojnę 17 września, któremu zabroniono walczyć. Po prostu. To jest pytanie, dlaczego. No. Zgadza się. Tak, panie Filipie, dziękuję. No. Poza tym, Andrzej Bogucki, który był prokuratorem, Andrzej Boguczyński, tak, ale to nie tylko jego ojca, to czyli wszystkich, bardzo dobrze. Możemy kręcić takie filmy. Cały czas możemy się w tym, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to zrozumiał Zachód. Bo Zachód tego nie zrozumie. No. Krzysztof K., tylko pierwszą część. No. Marzena Kramer, no był Hubal i tego, no, wiecie kogo, no postać, którą wszyscy nazywacie właśnie, którą wszyscy nazywają, którą wszyscy, na, wiadomo, że to jest jeden z komunistów i tak dalej. No. Fakt, bo Krzyżak, tak za Krzyżaków nas halą, nie tylko, i tak trzeba robić po prostu. No. Stawka ponosi parę stanowisk, jak wspomnianego zbrodnia Gzi, Artura Rittera Jastrzębskiego, tak? Być może, nie wiem, no ale Damian Żurawski, ale co z tego? Chodzi o to, że wiecie co państwo, powiem coś państwu, jeżeli chodzi o stawkę większą niż życie. Fakt, to jest coś niesamowitego. Lata 80., jedno z miast Niemiec zachodnich. Budzę się rano w hotelu, włączam telewizor i co widzę? Kurde, klos leci. Leci stawka większa niż życie w tej w bawarskiej telewizji. I to w dobrej porze dla oglądalności i tak dalej. I zastanawiam się, i tak do mnie doszło, zaraz, przecież oni pytają mnie wszystko dubbingu, cholera, przecież oni mówią po niemiecku. I do mnie doszło, no tak, do Klos Naturze, musiał mówić po niemiecku. Tak, proszę państwa, to jest, tak to było, ten film, ten serial został, proszę państwa, ten film został, proszę państwa, uznany, ten serial uznany za jeden z lepszych seriali w ogóle na świecie. Jeżeli już o tym mówimy. Tutaj ktoś mówi kokainko moje, ale proszę sobie zastanowić się, co my właściwie kręcimy. Co my chcemy pokazać. Chcemy Amerykanów filmami sensacyjnymi dogonić, Amerykanów przegonić, filmami na temat służb specjalnych, teorii spiskowych, botoksów czy innych rzeczy, nie wymieniając żadnych. To chcemy. Nie, ich to niego nie będzie interesować. Ich to nie będzie interesować. No. I Andrzej Niepokulczycki, ja się zgadzam. Na piedestał wynosimy Bandzierów, a obok Adria kamieniem. Tak, jak my czymy. Właśnie. Andrzej D., oczywiście, że był to bardzo dobry serial pomimo propagandy i docenił go cały praktycznie Zachód, tak na dobrą sprawę. Mamy wiele rzeczy, których byśmy się mogli pochwalić i powinniśmy się chwalić. No, na przykład Pogranicze w ogniu, które nie miało ewidentnie pieniędzy i nie miało promocji. Ja uważam, że cały czas ten serial był przy pewnych poprawkach w tej chwili, zrobiłby ogromną karierę na Zachodzie. A on przecież pokazuje, to powinien być także kanon, który się ludziom pokaże. On pokazuje, jak myśmy się na Francji i na Anglii nacieli, tak prawdę mówiąc, prawda? No. Ryszard Filipski, zgadza się, to był Ryszard Filipski i chyba Filipski był reżyserem Hubala. Notabene Hubal był bardzo filmem odideologizowanym zupełnie, on był bardzo mało ideologiczny, tam była tylko jedna scena, bo Hubal rzeczywiście według historycznej historii oparł się również poleceniu, żeby przestać walczyć i się rozformować. Bez sensu, po prostu. Właśnie. Dzisiaj, kiedy miał pretensje do mediów publicznych, to pokazują jest słusznie, to nie młodzież, jak to, że kręcą historyczne przedstawienia, zerwany kłos tam na czas. Ależ to oczywiście, że tak, tylko tam też jest taka sytuacja, że mnie... Tajny przyjaciel, zgadzam się, potem jeszcze wrócimy do tego. Ale tam mnie nie wezmą, bo tam też mówią, no co, będę Ubeka promować, jeszcze zarobi, dajcie spokój. Ubek ma zdechnąć, więc zdycha, więc tak to wygląda. Chciałbym pana napisać scenariusz do filmu bądź serialu o pracy kontrwywiadowczej na podstawie swojej pracy, o ile to nie jest tajne. Miał być taki. Oczywiście, nawet był jeden tutaj z tych napisów, ale zrezygnował. Powiedzieli, że Wrońskiego nie będą promować. Kazali mi zmienić nazwiska. Powiedziałem, że nie zmienię nazwiska. Miał być film, miał się nazywać Kierunek Wschód i nie będzie nic z tego.
Nie będzie nic z tego. Jest książka, Holub wystarczy, ja nie muszę dalej pisać. Tak, bardzo dobrze. Szwadron, oczywiście, Opus 16. Szwadron jest jednym z lepszych polskich filmów. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, to się dzieje w czasie powstania styczniowego z Gaj, ze świetną rolą Gajosa. Jest świetny film, tylko że cóż, myśmy nie zrobili również kanonu historycznego czy filmów historycznych polskich. Przede wszystkim będziemy pokazywać Polskę, a my co ciągniemy? Ciągniemy dzieci na listę Schindlera, prawda, która pokazuje w określony sposób. Każemy oglądać Idę, każemy oglądać Pokłosie, każemy oglądać te wszystkie filmy, które działają właśnie na tym. No, Paweł Szyndler, Ptaki ptakom, kto o tym słyszał w filmie? Czy ktoś słyszał o filmie Ptaki ptakom? Jeden z lepszych filmów. Odrzucając ideologię, to ja już mówiłem już o serialu, oczywiście to już nie jest ideologia, największa wojna, najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, wspaniałym zresztą, ale mówię o serialu, który się dzieje na Śląsku. Kto jest... To on się dzieje, zaczyna się przed, taka jest rodzina, jedni są Niemcami, drudzy nie. Rzecz się dzieje na Śląsku. Bardzo ciekawe. Tam bardzo ciekawa rzecz. No. O, właśnie. Poręba był reżyserem, zgadza się. A miał jak kolor koni, szwadron. No może miał, ale chodzi o co innego. No. Nie, nie, Sebastian, nie, 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 nie. Nigdy w życiu bym mu nie pozwolił zrobić tego filmu. W życiu bym mu nie pozwolił. Wiecie dlaczego? O właśnie, ktoś mi powiedział na temat Falez, właśnie ktoś mówi, że hasło kocioł Falez tylko raz bez znaczenia wspomina pierwszą brygadę pancerną, ale to myśmy do tego dopuścili, myśmy i ruskie do tego dopuścili. I powinniśmy krzyczeć tak jak Francuzi i się okaże, że Francuzi i dlatego Francuzi weszli do tych, którzy wygrali wojnę, a Francuzi przecież kolaborowali tylko i trzeba im powiedzieć, nie? No właśnie. No, co mamy jeszcze? Blisko, coraz bliżej. Zgadza się. Czaja, czaja. Pamiętacie? To taki był trochę półkomunistyczny ten serial. Tam Tomasz Zalipski grał jedną z ról, o ile pamiętam. Ale on się kończy w 1945 roku. Film był bardzo dobry, proszę Państwa. Bardzo dobry film. To trzeba pokazać. I powiem Państwu, że tego typu film poszedłby również na Zachodzie, bo ich to bardziej interesuje. Tylko trzeba byłoby to rozpromować. I zamiast wydawać pieniądze na coś i wstydzić się tego, trzeba byłoby to w odpowiedni sposób pokazać. I oni by to kupili. I oni by to kupili. To trzeba umieć robić, no. No. Kiedyś był taki film o Śląsku na czasów rewolucji, tak. A Talar był Fox Deutschem. Tak, bo tam ta rodzina, nie pamiętam jak oni się nazywali, no. Polskie filmy, no właśnie, nie są puszczane. Pan wymienia Gniazdo, Kazimierz Wielski, Bolesław Śmiało, Ojciec Królowej, świetny serial z Aleksandrą Śląską, Królowa Bona, bardzo dobry serial. Trudno mówić, że to był komunistyczny, ideologiczny film, to był w stylu nawet bardzo dobry serial kostiumowy, w stylu tych seriali BBC o Henryku VIII, czy o tej, czy o Henryku VIII, czy jak to się nazywało? Sześć rząd Henryka VIII, jeszcze jedno na Elżbiecie I, ale seriali BBC po prostu. No. Więc warto by to po prostu zobaczyć. No. No. Więc warto by to no, Ziemia Obiecana, Chłopin, właśnie. A my pokazujemy nie tylko Rodzina Pastewników, właśnie. KS, pokazujemy porażki, tak, bo my chcemy, ewentualnie robimy na siłę legendy, puszczamy takie rzeczy jak Wałęsa w kółko, nie rozumiejąc, że przegraliśmy i nagle dla świata symbolem obalenia komunizmu nie jest wcale Stocznia Gdańska i Solidarność, tylko jakaś aksamitna rewolucja, kiedy już można było, to Czesi to zrobili, i czy obalenie muru berlińskiego, kiedy już Ruskie na to pozwolili, nawet pomogli rozwalać ten mur. No właśnie. No więc to jest to. Lejas 78. Człowiek z Wysokiego Zamku. Warto obejrzeć. Dobrze. Jak już pan mnie pyta, Noce i Dni, dobrze, zaraz o tym powiem, tylko wrócę do tego Noce i Dni Ofi. Noce i Dni jako serial był jedną z najlepszych polskich produkcji, ponieważ książka jest wspaniała, pozytywistyczna, to ona nie jest pozytywistyczna, to już jest bardziej młoda polska książka, z drugą częścią przygody człowieka myślącego, merytorycznie drugą częścią tej książki.
To pokazuje właśnie pracę u podstaw, to pokazuje to wszystko, o czym ja mówię. Więc warto. Po prostu warto. No. Tak samo nie ma o Kościuszce i tak dalej. Teraz wracając do tego filmu Człowiek z Wysokiego Zamku. Powieść Filipa Dicka jest wspaniałą powieścią. Film jest serial, no pierwsza, czy druga, czy trzecia część. Znaczy, ja bym się doczepił do tego serialu jedną rzecz. Ja dziwię się, że on nie został jeszcze, nie został uznany za serial rasistowski, ponieważ tam jak się zobaczy te piękne, białe, czyste Niemcy w świetnym pokoju, to też jednak wybiela trochę Niemców. Po prostu. Ten serial. Później mi się już nie podobało, bo to jest coś innego w ogóle. KS, uczymy się o Iliadzie, Odysei, Biblii, gdzie historia spełnia nasze stare wierzenia. KS, ja jestem w ogóle zwolennikiem wprowadzenia, ale słyszałem, że nawet filozofia się wycofa w ramach historii czy literatury polskiej wprowadzenia elementów religioznawczych, po prostu, w tym oczywiście religii Słowian, tym wszystkich. Co prawda jestem przeciwny panslawizmowi i teoriom Wielkiej Lechi i mam prawo być przeciwny, ale to nie oznacza, że nie powinniśmy o tym mówić. I nie powinniśmy tego uczyć. Ale cóż, ci, którzy rządzą, uznają, że to jest nieważne. Ważniejsze są historycznie te bzdury, które historycznie często uczą. Rozwalenie całkowicie historii polskiego i w ogóle zniszczenie tego. I już. No. Właśnie. Chciałem zobaczyć o polskim piekielku w rządzie od w czasie II wojny Adlu. A ja bym chciał zobaczyć albo przeczytać pracę na temat źródeł, jakie były. Niewątpliwie, czy to jeszcze leci? Źródeł. Jakie mieli zarówno Rosjanie, jak i Niemcy we władzach Polski, w tym i w służbach przedwojennych, ale tego nikt nie zrobi. Bo my coś, proszę Państwa, z jednej strony my wybielamy idealizujemy naszą przeszłość i nie potrafimy zrozumieć. Kultura to tożsamość narodu, ja o tym właśnie cały czas mówię. Czaja, a co by mieli nakręcić? Szkoda, że nie nakręcono wojennych losów bohaterów pogranicza w ogniu. Po prostu serial na bazie tych całych przemian okazał się być niepotrzebny i stracił pieniądze. Tajny przyjaciel, ja jestem za stworzeniem czegoś takiego w szkołach jak religioznawstwo, by uczyć o historii różnych religii i wpływu na ludzi oraz historii ekonomii wojny. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja jestem też za tym, ale to trzeba by zmienić, bo to wszystko trzeba w Polsce korelować właśnie. Kwestia, zresztą w nauczaniu historii i literatury, tu ma pan rację, nie trudno odejść od religii. Pierwsze teksty pisane były zawsze tekstami religijnymi wszędzie, więc wiadomo. No. O, Barbara Radziwiłłówna też był taki film, nawet był przedłonie, ale był i serial Barbara Radziwiłłówna, jak pamiętam, chyba w latach 70., bo nie pamiętam. Adlu, ja się z panem zgadzam. Jak się czyta szczegółowe książki historyczne, to okazuje się, że wszystko było inaczej, a potem pomnikowe postaci. Tak, to jest prawda. No, to jest prawda. Ja 12 bok, to był nawet, ale mówi pan o filmie przedwojennym, czy o serialu? Bo był serial Barbara Radziwiłłówna też. Nawiasem mówiąc, bardzo dobry. Bardzo dobry. No. Dobrze. Widać mnie, czy mnie nie widać, bo tutaj coś ma za dużą, zaczynam mieć tu czkawkę, niestety. No, Konfederat Barski, dlaczego pan usiłuje, czy pan myśli, że jak pan ośmieszy ten poważny temat, to będzie? Tak, była czarna żmija. Było wiele takich rzeczy, parodii. Ale pan myśli, jak my rozmawiamy poważnie, że pan ośmieszy, to pokazuje pan co? Dystans do mnie, dystans do tego, a przede wszystkim niech pan pokaże dystans do siebie w ten sposób, bo to nie jest kawa. Ja mówię, jeżeli będziemy tak myśleć, to nic nie zrobimy. No właśnie. Like a virgin. Zgadzam się. Największym zagrożeniem dla Polski jest antychrześcijańska ideologia agenda. Najlepszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby zdawić się do przysłanych księgi skierowanych do Polaków. Like a virgin. Generalnie antychrześcijańskość w tej chwili pojmowana, jeżeli pojmuje się chrześcijaństwo tak, jak to pojmowano w roku chrztu Polski, czy w czasach, kiedy to była Pax Christiana i tworzenia się państwa Galów, państwa Franków, państwa Polanów i tak dalej, to w ogóle wszelkie ideologie, już nie będę wymieniał gender, nie gender, uderzające w podstawy ideowe Europy,
są śmiercią dla Europy i dla nas wszystkich. Po prostu. To nie tylko dotyczy Polaków, to dotyczy każdego innego kraju na świecie, kraju w Europie, na którym to jest oparte. I to zaczynają niektórzy już rozumieć, proszę Państwa, bo prawdopodobnie nastąpi proces odwrotny, o którym się nie będziemy śmiać, o którym nie będziemy mówić. A ja mając właśnie... Komorowski, ja wiem, tylko że jeżeli mówię... że jeżeli mówimy coś poważnie, pan zrozumie, to jest coś takiego, to jest troszeczkę bez sensu. No, taki żart. Ja mówię poważnie na to i przestańmy żartować, bo my sobie cały czas żartujemy i jest nam bardzo fajnie, że sobie żartujemy. Cieszymy się, prawda? No właśnie. Generalnie to widziałem bardzo ciekawy serial również, który się nazywa Rozbite Marzenia, oparty na pamiętnikach, między innymi o pamiętnikach Poli Negri i nie tylko, różnych znanych tam ludzi. Serial arcyciekawy, pokazujący właściwie ten 1918-1939, ale tak naprawdę to z tego paradokumentalnego serialu, świetnie zrobionego, to jest koprodukcja kilku krajów, pokazane było, w jaki sposób właśnie Hitler i Stalin rozwalili całą Europę. Właśnie. Czy ktoś widział ten serial? Rozbite Marzenia? On kiedy pokazywany był w telewizji, ale też go nigdzie nie ma. No właśnie. Damian Biliński, oczywiście, przykład Faraona, który jest w ogóle, ale wiecie Państwo, Faraon, ale również i Quo Vadis. I to, że my tego nie potrafimy rozpropagować, chociaż Faraona pokazują rzeczywiście, bo jest bardzo mało filmów tego typu. No. Właśnie. Natomiast, proszę Państwa, widzicie, no. No, wraz do księża do we Francji wracają. No prawdopodobnie tak, we Francji to wszystko się odmienia. Dzisiaj jak ktoś oglądał, to widział jak było, jak wygwizdano Macrona, prawda? No. KS mówi, pan świat się śmieje, ale nie mówimy o rosyjskim kinie. Jeżeli chodzi o świat się śmieje, to był po prostu film, który miał odsunąć myśli Rosjan. O, świetna komedia zresztą, naprawdę świetna komedia, ale to miało z jednej strony odsunąć myśli Rosjan od tych wielkich czystek i od tego całego terroru. Świetnie zresztą to Anatolij Rybakow w Dzieciach Arbatu pokazuje. Rolę tego filmu w ogóle, ponieważ w Rosji wszystko miało, w Związku Radzieckim i za komunistów, wszystko miało swoją rolę. Klasyki, oj, klasyki filmowe, Polska ma potencjał odnośnie. Polska ma, tylko co z Polska robi. No. A Ziemia obiecana nie jest słynna, mają na zgodzie podobne filmy, co z rewolucji przemysłowej. Sherman Rzepnik, Ziemia obiecana jest w ogóle genialnym filmem i za to właściwie tylko może cenię Wajdę. Ale jako serial, jest świetnym w ogóle. Niestety Wajda pod koniec życia pociął ten film, co jest bzdurą w ogóle i nie można tak zrobić, no ale... No. Przeczytałem parę książek o Powstaniu Warszawskim i na ciągle nie wiem, czy to był rozkaz generała Soskowskiego nie robić, czy generał Kowalski to zataił, działa wbrew Adlu. Będziemy się na ten temat zawsze kłócić. Ja 12 bok. Czy pan oglądał film Zakazane Piosenki? Panie, ja 12 bok. Ile ja mam lat? Wielokrotnie mówiłem, z jakiej rodziny pochodzę. Pochodzę ze starej warszawskiej rodziny, z dziada, pradziada, jeszcze dalej, która nigdy Warszawy nie opuściła i została w tych ruinach. Ja się na tym filmie wychowałem. Jest trudno, żeby moje pokolenie nie znało tego. Właśnie. Za to w ilościach mówionych są serial, gadałem jak nie szczerze. Matagoras to są moje ulubione, proszę wybaczyć. Klam i M jak miłość to są moje ulubione seriale o służbach specjalnych. Najlepsze seriale dla służb specjalnych to jest M jak miłość i Klan. Szczególnie Klan. Wspaniały serial. Wiecie Państwo dlaczego? Ale widza starszej pani to Diren Mata, nie, to nie dotyczy polskiej historii. Chyba o to chodzi. Dobrze. Powiem Państwu tak, że dlaczego Klan? Aż się będziecie dziwić. Nikt nie wie, dlaczego Klan. Kto powie, dlaczego Klan? No. Stasio Lodzki, u Barei było wiele takich wątków. O Barei też żeśmy liczyli. No. Kto wie, dlaczego Klan? No. Kto wie, dlaczego Klan? A do tego pytania, like a virgin, bo nie puszczam w niedzielnym popołudniu w starym kinie, a kiedyś to zaraz wrócę do tego. No. No. No, dlaczego Klan? Kto wie? No. To jest pierwszy polski film w ogóle. Zakazane piosenki i pierwszy film po wojnie. No. Obława chyba.
Ten film z Wysockim jako milicjantem. Tak, tak, to był serial rosyjski, jak pamiętam. No, sowiecki. No. No, jak to myśli, dlaczego klan? Time przecież. Tak, bo puszczam dwa odcinki klanu i każdy się wygada, nawet na twarszy. No, najtwarsi do trzech wytrzymają i potem, żeby nie puszczać. Właśnie o to chodzi. Właśnie dlatego trzeba to oglądać. No niestety, ale pan Jumanji 1980 wymienia pan ten siostry, ale proszę zobaczyć, ile one mają wyświetleń. Mnie oglądają 863 osoby, ile będzie wyświetleń, ile oni mają, ile one mają wyświetleń. O to chodzi. Matagoras, Sól Ziemi Czarnej, no to przecież jest ta trylogia Kuca, to są klasyczne filmy o Powstaniu Śląskim, Sól Ziemi Czarnej, tam był jeszcze ten jeden o strajkach kopalnianych, coś wspaniałego w ogóle, wspaniałe filmy, które powinny być popularyzowane, a teraz tu ktoś też wspomniała pani, pan Adlu wspomniał o starym kinie, tak, kiedyś jak Janicki żył, było stare kino i powiem szczerze, że tego brakuje, brakuje. Popularyzacji całej polskiej elity przedwojennej, bo na przykład jeden z lepszych filmów zgadza się, o to chodzi. Jeden z lepszych filmów w ogóle, no na przykład Dybuk przecież, jeżeli już mówimy, to jedyny tylko w Polsce był możliwy zrobić film taki właściwie tylko o kulturze żydowskiej Dybuk. Szereg filmów przedwojennych, które naprawdę były dobre i świetne filmy po prostu. I świetne po prostu. I to o tym żeśmy zapomnieli. Te wszystkie filmy, które teraz już dochodzą do starego kina. No właśnie, Perła w Korciorynie, Paciorki jednego różańca. Właśnie. I to warto by zrobić. Tylko niestety, co my teraz mamy? My teraz mamy w kółko jakieś idiotyczne filmy typu tam, prawda, tu zabijają, uciekają, odwróceni, jakaś aktorka, która udaje prokurator, aktorzy udający policjantów, policjanci udający aktorów, wszyscy się biją, tłuką, ganiają, rozwalają pół miasta, zapomnieli tylko, że na nakręcenie Terminatora trzeba mieć dużo pieniędzy i Schwarzeneggera jako aktora. No ale no niestety, tak to jest, no. O, Dyzma przedwojenny z Dymszą. Z Dymszą był chyba Dyzma, pamiętacie. Wielka Droga przez dział. Nie, tego nie, aż też oglądałem. Szpital Przeniesienia akurat jest bardzo dobrym filmem, pamiętam. No. Wielki szacunek dla pana, ale oczywiście przedwojenne. No tak, oczywiście, że przedwojenne, no właśnie. De facto, powiedziałem, jakbym miał klienta, do którym nie chciałby się przyznać, czy nie chciałby się złamać, to bym go przywiązał do krzesła, zrobił to, co w Mechanicznej Pomarańczy i kazał mu oglądać klan. Gwarantuję, że najtwardszy facet, najtwardsza osoba by się po trzech odcinkach już by mi wszystko podpisała. Po prostu. O to chodzi. No. Był kiedyś Pułkownik Kwiatkowski. Ja oglądałem Pułkownika Kwiatkowskiego, ale to już nie jest film z tej klasy, o której ja mówię. Ja mówię o filmach, na których powinniśmy uczyć cały czas historii. To nie są filmy niosące jakąś ideologię komunistyczną, niekomunistyczną i tak dalej. To nie są tego typu filmy, proszę Państwa. To są filmy, które, patrzcie, ja wymieniam. Przecież nie wymieniłem na przykład Zamachu Majowego. Notabene dziwię się, dlaczego o Zamachu Majowym nie nakręcono po 90 roku. Może miał być serial o Piłsudskim, więc może serial o Piłsudskim to przyniesie, bo był film Poręby też chyba, Zamach Majowy, który w jakiejś tam innej formie to stawia po prostu. Czy Zabójstwo prezydenta Narutowicza. Te filmy były bardzo dobrze zrobione. Oni mieli pieniądze, ale niosły pewien ideologiczny fałsz w tych filmach. I niosły pewien ideologiczny przymus. Można to odideologizować i zrobić z tego naprawdę dobre filmy. To są właśnie tego typu rzeczy, które myśmy mogli zrobić. To takie rzeczy, które myśmy powinni zrobić w ramach naszej polityki historycznej, a naprawdę nie wydawać pieniędzy na jakieś bzdury, na jakieś instalacje. Faktem jest, że samorządy mają własne, ale słyszałem, bo nie wiem, nie ma mnie niestety w Warszawie, moim ukochanej Warszawie, już pewnie nie będę w niej nigdy, ale powiem wprost, że coś zrobiono na Placu Bankowym, jakieś dziwaczne rzeczy, jak widziałem, to coś strasznego po prostu. No. Krzysztof K., Czas honoru jest bardzo dobrym serialem. No. Przemysław Rygorowski. Dobra, kiedyś być może się w życiu spotkamy, założymy się, ja to zrobię. Zobaczymy. Więc warto by... Czas honoru był bardzo dobrym filmem. Warto było to rozprogramować. Tak, żeby było wiadomo. Wielka Droga jest dostępna. O dobra, to ja obejrzę, panie Damianie, bo nie wszystko dałem radę obejrzeć po prostu.
Był serial o marszałku Zagrodzie, między innymi wywiad marszałka z Antonem Siwińskim. No, jeżeli chodzi o polskie drogi, do pewnego momentu polskie drogi, ale taka nachalna tam w pewnym momencie komunistyczna propaganda i jeszcze postać głównego bohatera. Film jest bardzo dobry, tylko ta postać głównego bohatera, który w końcu nie wie, czy jest akowcem, czy komunistą, to trochę bez sensu to było po prostu. Natomiast świetne, natomiast o wiele lepszy był Dom. O wiele lepszy był Dom. Dom, który dla mnie był w ogóle jednym z najlepszych serialów polskich, seriali polskich, jaki nakręcono i nie tylko. Tajny przyjaciel. To tak zrobiono na Placu Bankowym strefę relaksów za 1 000 000 spalet załadunkowych. Super pomysł. Genialne spoczkowanie pieniądze. Super. No bardzo fajnie. Dobrze, że te uśmieszki są. Super pomysł. A tramwaje, ten bałagan, który tam zawsze jest, tam na rowerze, jak się chce skręcić w lewo z Placu Bankowego w Solidarności, to naprawdę leczy nerwy. Niesamowite. Trzeba się za autobusem schować. To leczy, można wyleczyć te nerwy po prostu swoje. To jest ciekawe. To usunięto z tego pałacu? Nie wiem. No Kolumbowie, tak, Kolumbowie. Kolumbowie, które są klasycznym filmem i to filmem z Odwilży, bo o tym filmem naprawdę klasycznym, według powieści Bratnego, świetnym. No o serialu Dom właśnie mówiłem przed chwilą. No. Ostatni fajny serial, tragikomedia, która wymęczyłem, to była Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amerygo. Otrzymać. Tylko to? Ja tego już nawet nie wymęczałem, wie pan, no jeszcze parę jest takich komedii. Generalnie to w ogóle te posiedzenia Sejmu to jest niesamowita komedia. Stąd jest ten tytuł, proszę państwa. I teraz najlepsze programy kabaretowe to właśnie te wszystkie publicystyczne, gdzie politycy rozmawiają ze sobą, a nie dla tych właśnie. Która akcja podacie nam Arsenałem Krzysztofka? Ta pierwsza z Englertem, bardzo dawna. Był kiedyś zresztą film bardzo niespotykany. Niespotykany w filmie polskim, w literaturze, w filmie polskiej. Proszę państwa, jak zawsze Niemców na ogół przedstawiano tutaj w Polsce jako takich zboczeńców, bandytów, alkoholików, morderców, w ogóle generalnie, to prawda. Ale to trochę fałszowano, bo ten obraz, to może ze względu na NRD, ponieważ komuniści to trochę też fałszowali, bo jako ludzi tępych, głupich i tak dalej. Natomiast jest film Czysta chirurgia. Tam jest niesamowicie pokazane, ten gestapowiec przychodzi, on przychodzi normalnie do pracy, to jest normalny urzędnik, bardzo moralny, niepijący, w ogóle generalnie katuje, morduje ludzi, morduje Polaków. Niesamowity, Czysta chirurgia. Ja postaram się państwu powiedzieć, kto ten film zrobił i w którym roku, jeśli go znajdę. Widziałem go kilkakrotnie, ale o tym filmie chirurgia. Ale o tym filmie mało ludzi, w ogóle słyszało. No idziesz już, no to idź, no. O, rusza się. O tym filmie bardzo mało ludzi słyszało. No. Film jest z 1977 roku. Reżyseria to jest Tadeusz Junak na podstawie opowiadania Bogdana Hamery. Film w ogóle jest strasznie eklektycznie zrobiony. Pokazane jest rzeczywiście. Kto tu robił? Reżyseria Tadeusz Junak, autor muzyki Stanisław Fran. Zobaczymy, kto. Muszę wejść zaraz, zwłaszcza ten internet chodzi już tak wolno, że w ogóle to jest paranoja. Jeżeli ktoś z państwa widział Czystą chirurgię albo nie widział, radzę ten film obejrzeć. Naprawdę warto. Film jest naprawdę świetny. Film jest naprawdę świetny, proszę państwa. Akcja jest mniej więcej taka, że tam chodzi o tą akcję słynną, kiedy odbicia rannego członka ruchu oporu. Staje przed dylematem, on ma i tak dalej. Chirurga gra Zdzisław Kozień, Eugeniusz Kujawski gestapowca, siostra przełożona i to tej rany. To jest film, który z 1977 roku, film zrobiony niesamowicie. Tam rzeczywiście on sobie przychodzi do... Część z tego wzięto w nowej akcji z Arsenalem. Było coś niesamowitego. Czy ktoś z państwa widział ten film kiedykolwiek? Ler Wensen, wojenny niemiecki film 015. Ler Wensen, to jest element polityki historycznej Niemiec, gdzie Niemcy usiłują się kajać. To jest cały Kirst. To jest bez sensu. 0815. Gdybym nie czytał Haszka, może bym się ucieszył. 0815. No. No właśnie.
Dreszcze Marczewskiego. No a to jest według Dreszcze, zdaje się, tak, Dreszcze są też świetnym filmem o latach 50., bardzo ważne, ale tak, ja znam filmy Kondratiuka, prawie wszystkie. No. Znam Gwiezdę Pyłinę, ale nie wiem, czy ktoś z Państwa widział tą Czystą chirurgię. Lerwense, nie trzeba wycofywać komentarzy. Ja po prostu mam taki gust, oczywiście ludzie mogą się dziwić. No. Czysta chirurgia, nie słyszałem, a sam się sobie dziwiłem, że się takimi filmami. Proszę wejść, Czysta chirurgia, mówiłem właśnie, kto to jest, warto zobaczyć. Bo naprawdę, bo to jest świetne. No ale Zaklęte rewiry to chyba jest według... Nie, to co jest według Zagadłowicza, nie pamiętam. Zmory są według Zagadłowicza, a Zaklęte rewiry też są świetnym filmem. No. No. Oczywiście, że czytałem Svena Hansena, Woda słodka, i to jest niestety coś takiego. No. Pętla to jest według opowiadania Chłaski, świetną zresztą, ze świetną rolą Fijewskiego. Nie wiem, czy ktoś pamięta tego aktora Fijewskiego. Z świetną rolą, taką rolą epizodyczną zupełnie. Pętla. No. Ja mówię o czymś, co jest uniwersalne, ponieważ wszystkie te filmy, łącznie z Czystą chirurgią i tak dalej, są filmami uniwersalnymi. Niektóre filmy są tylko polskie, proszę Państwa. I mogą je Polacy odebrać. Tak uważam, tak jak Pan Tadeusza i tak dalej. Nie ma sensu tego. Natomiast, proszę Państwa, natomiast jeśli chodzi o te filmy, o których ja mówię, to są filmy, które się wszędzie na świecie będą oglądać. Worcela, tak, to jest według Worcela. No. Za Zawartego szczęścia też obawiam się, nie zrozumie nikt na Zachodzie, chociaż to świetny film z Kobielą. No. Co mamy dalej? Fijewski to Czereśniak, tak, no to już wiecie, kto jest. Pan Anatol, tak, to kapelusz pana Anatolejny. Jeżeli chodzi o balladę do Januszku, to świetna książka Łubińskiego, wspaniała książka. Natomiast to, że Szukrzynie pozwolili grać tą babkę, jest dla mnie bez sensu. To bez sensu w ogóle. No. Ale patrzcie Państwo, co, no nie, Jacek Gałowski, Jarzębina Czerwona, Droga na Berlin i tak dalej. No to są wszystko, one są świetne, filmy batalistyczne, ale to są filmy komunistyczne pokazujące pewną tylko, że bez sensu w ogóle. No. Żona dla Australijczyka to jest film Barei, jeden z pierwszych. No. Czy porównanie pana do Tadeusza do Engi Mostowicza nie byłoby na wyrost? Autor kariery kondymentuje siebie z powodu władzy. Kamil Ratajkowski, on cierpiał nie tylko z powodu władzy. On napisał książkę pod tytułem Kiwony. Nie wiem, czy ktoś zna książkę Kiwony, mniej znaną książkę. Panie Kamilu, mniej znaną książkę, ona się nazywała Kiwony. To są takie rzeczy, co kiwają tylko głową. Książka jest świetna. Kiwony się nazywa. Jeżeli ktoś kiedyś zbędzie, niech będzie. Żywot Kamila Kuranda to jest zbiór kilku opowiadań które po prostu są zrobione w jeden serial. No. Właśnie. Ponownie komponujcie został wiązkowy, Droga do Emaus, miasto, nie, no jeszcze nie, w tej chwili nie, ale no właśnie. Matka Królów też jest świetnym filmem, to prawda. Natomiast ja pokazuję naprawdę filmy, które powinno się my jako Polacy, jeżeli myślimy poważniej, wszystkie partie polityczne, nie o interesie partyjnym, nie tylko wyłącznie o ideologii partyjnej, ale o Polsce jako takiej, to proszę Państwa, ja wymieniam filmy. Ja odrzuciłem Jarzębinę Czerwoną, Kierunek Berlin, odrzuciłem te wszystkie propagandowe bzdury, bo to są propagandowe bzdury. Ale w zakresie tego, co ja mówię, tej literatury, głównie pozytywistycznej, zobaczcie, przecież po 90 roku to wszystko gdzieś zniknęło. Przestali to kręcić, a zaczęli kręcić filmy o mafii, gdzie oni mają sami swoją mafię, mają to gdzieś po prostu. Prawda? No. Nie, nie lubię Dnia Świra. No. Anonymous USA, proszę mnie nie denerwować. Ja już mówiłem, że ja nie chcę słyszeć o filmie Psy. Czy wy nie zauważyliście, że film Psy ustawił to wszystko tak, jak powinno być na całe 20 lat, a ja tam byłem w środku w tym czasie i nikt nigdzie nikogo nie palił, nie w ten sposób. Wiem, jak to wyglądało, ale dzięki filmowi Psy poszły legendy. Prawda? Kamil Ratajkowski, a są jakieś filmy po 2000 roku? Na przykład, proszę Państwa, jeden, nie wiem dlaczego, bo nie, no pewnie jakieś tam dobre by się znalazły niektóre. No.
A, chodzi panu o ten niemiecki film Biała Wstążka. A ten film ma swoją pewną rzecz, proszę państwa. No. Pułkownik też to dobry film. No. Jeżeli chodzi, bo pan mówi o Białej Wstążce, to jest film, który się dzieje tak przed pierwszą wojną światową. Oczywiście, ale to jest film, który pokazuje, skąd się wzięli tacy ludzie jak Himmler, Adolf Hitler, Reinhard Heydrich. Proszę zobaczyć, to jest tego typu środowisko, ta Biała Wstążka właśnie. To trzeba dokładnie przeczytać, po prostu. Biała Wstążka, to ja zawsze to Der Weiße Band to chyba się nazywało, też powtarzam, znaczy tam dni nieważne. No. Co pan jako człowiek z wykształceniem politologicznym myśli o edukacji realno-strukturalistycznej? Panie Damianie, ja nie jestem politologiem. Ja nie lubię politologii. Ja jestem polonistą. No właśnie. Co myślę? Co to znaczy edukacja realno-strukturalistyczna? Co pan przez to rozumie? Bo to piękne hasełko znowu wzięte z jakiejś Wikipedii. Sorry, proszę się nie obrażać. I edukacja powinna być skorelowana zarówno w zakresie ścisłej, jak i w tej humanistycznej. Ja się zajmuję tą częścią humanistyczną, która mnie w polskiej szkole, bo to jest Polska i w polskim nauczaniu, no, edukacja historyczno-literacka o dziedzictwie polskości właśnie powinna być równie mocna i skorelowana, tak żeby po prostu ludzie nie dawali się łapać i potrafili wytłumaczyć na świecie, że lista Schindlera jest jedną wielką ściemą, która dostała Oscara. Proszę państwa. A mówiłem o przedwojnym, jest wiele. Film Europa, Europa, Agnieszka Holland. Trochę science fiction, poza tym to też jest jednak, proszę państwa, film o określonej tezie. Niestety. Może nie tak ostry jak Malowany ptak, ale o określonej tezie, gdzie ku mojemu przerażeniu Niemcy okazują się lepsi od reszty. Natomiast jeżeli mówimy o Agnieszce Holland, no to przestrzegam wszystkim przed zabić księdza, bo to dla mnie było utrwalanie tej legendy, którą wszyscy mają. Matagoras, tam nie ma twardzielów, tam jest tylko Linda, który udaje twardziela. Woda słodka, historia Roya to no tak, ale historia Roya ma swoją tą, bo ma swoją. Oni po prostu nie potrafią tego zrobić. No przykro mi, nie potrafią tego zrobić. Można to było zrobić w inny sposób. Powinno po prostu, powinni to zrobić, ale tym się powinni zająć ludzie, którzy po pierwsze znają się troszeczkę na tym, a po drugie im Polska jako taka jest droga. Po prostu. Edward Różycki, Dywizjon 303 sknocili, też to nie mieli pieniędzy. Było o pułkowniku Kwiatkowskim, ale to jest raczej komedia, no. Panie Piotrze, film o Cholubie powinien być Bartoszka, a film według Choluba nikt nigdy nie zrobi. No. Krzyżaków po raz drugi. Ach, Boże. Co się powinno nakręcić? Można nakręcić po raz drugi, ale nie na zasadzie remake'u. Tylko korzystając może z nowocześniejszych w tej chwili możliwości. Może bardziej było uwarunkować to historycznie, nie na podstawie tylko wyłącznie Sienkiewicza, ale wsadzić bardziej w realia historyczne Krzyżaków. No. Właśnie. Generał Nil, tak, niezły film. A, ciekawe, że dopiero po latach człowiek docenia te wszystkie szkolne. No, nie, oczywiście, że po latach. Orzeł, bardzo dobry film, to też za komuny o ucieczce orła, no ale właśnie. Serial Nad Niemnem był bardzo dobry. On przybliżył Orzeszkową, którą wszyscy uważają za nudną. Ona wcale nie jest nudna. Był również serial Syzyfowe prace, według Żeromskiego. Świetnie zrobione Syzyfowe prace. Co pan myśli o korelacji geografii, historii i języka polskiego? Tak, panie Damianie, tylko to już jest na polonistyce. Bo tak, bo to na przykład bardzo łatwo by było wyjaśnić, korelując to wszystko, bardzo łatwo by wyjaśnić, dlaczego, że jakim językiem mówią u Sienkiewicza ci Krzyżacy i tamtejsi Polonusi. I okazuje się, że to żaden takim językiem wtedy nie mówili, bo to jest język wzięty z gwary pewnej, którą Sienkiewicz słyszał na co dzień. No.
Pianista Krzysztofka, no cóż, no, Polański. O zimnej wojnie, Anna Bobrowska, no wie pani, ja nie wiem, o co tam chodziło. Tak naprawdę, no, no cóż, no, proszę panią, powiem jedno. Może niektórzy lubią, ale jeden był Lelouch i nowa fala francuska była jedyna i się już skończyła. Wracanie do tego na siłę, kręcenie takich rzeczy jak Ida, prawdopodobnie ten malowany ptak będzie też w tej serii, czarno-białych, eklektycznych filmów tutaj, czy ta zimna wojna, to nie wiem. Nie wiem, czy to jest sens. To są ciekawostki, ale to jest kino, kino jest... Wiecie państwo, René Clair kiedyś powiedział coś takiego, że dla niego film to jest taką magią, bo człowiek jest zmęczony, wyszedł z pracy, nie ma pieniędzy, nie wie, czy jutro będzie miał pracę, patrzy, jest kino, machnął ręką, wchodzi i jest półtorej godziny w innym świecie. To powiedział René Clair. Takie swoiste piękności nocy. Znajdźcie sobie, Gérard Philippe grał w Pięknościach nocy ten film. To była racja. I to była racja, co powiedział René Clair. My niestety zawsze będą filmy, które zmuszają do myślenia studyjne i te filmy należą do tego. Ja w tej chwili mówię o filmie, które mają mieć zadania określone, zadania i nie ma się tego wstydzić. Zadania historyczne, przede wszystkim nauczenia Polaków tego, po co im państwo i żeby państwo nie wstydzili się własnego państwa. Rozumiecie państwo? O to chodzi. O to chodzi, takie filmy. Tego nie nauczą się na zimnej wojnie, czy na Idzie, czy na... Ojejku. Ta sprawa z Jasienicą, jak się nazywa ten film? Bardzo dobry film zresztą. O kurczę, blade. No, jak się nazywa? Ona była jego... Taka młoda dziewczyna podstawili profesorowi, to, czyli to jest Jasienica. Popełnia samobójstwo na końcu. Kojarzycie? Bardzo dobry film z ostatnich lat zresztą. No. Właśnie. Nikt nikogo nie zrealizuje, nie zrealizują Choluba nigdy. Wojny światów na dzisiejsze czasy, tak. Co mamy? Historia żółtej... to Historia żółtej dziżemki to był pierwszy film Marka Kondrata, o ile pamiętam. Chyba tam grał debiutowo jako mały dzieciak, prawda? No proszę mi ekstradycją nie zachować, to już było dla mnie straszne, no. Wszystko to. W Krzyżakach robią teraz wątek LGBT dwóch na gier, no zgadza się. Różyczka, właśnie, Bartosz Kowalski, Różyczka. De facto Cholub jest autografem. Ten, który jest kupowany w Cholubowie, jest po prostu. No, kiedyś był jeszcze świetny film, to Biała Wizytówka o tych wszystkich książętach, skąd oni byli? Pszczyna, z Pszczyny, prawda? Świetny film zresztą. No. Dreszcze Marczewskiego też, już o tym mówiliśmy. Bardzo dobry film, także to wychodzi. Warto, żeby ktoś zrobił taki kanon i puścił to dzieciakom, ale dzieciakom się będzie prowadzić teraz prawdopodobnie na inne dziwne filmy. Bez sensu. No. Moskwa 1612. No tak, ale to jest film, który zrobili sobie Rosjanie, czysto propagandowy. Było wiele gorszy. Było wiele gorszy film jeszcze też rosyjski, który właśnie przeciwstawiał Ukraińców. No, Magnat to był serial. Nie, Biała Wizytówka to był serial. Magnat to był, według serialu zrobili film świetny. W ogóle. Świetny. Na fali Korony Królów mógł nakręcić serial na podstawie Dagomy Judek-Nienackiego. To byłoby ciekawe, było i odważne. Pan ma tak, mogliby, tylko nie nakręcą. No. 17 dni wiosny. Pamiętam, kto nie pamięta 17 dni wiosny? No, Kapitan Sowa na tropie był nawet to będę bardzo zachodnim serialem. A tak prawdę mówiąc, 17 dni wiosny to była odpowiedź, miała być na odpowiedź, ale Roskich na Klosa, ale jak zwykle wyszło Sała kawał w Osztylice, a Tichonow umarł nie tak dawno. Oczywiście on świetnie zagrany był, parę rzeczy tam też było. Nie mieliśmy nic innego, więc wiadomo. Też chciałbym zobaczyć polski serial, taki prawdziwy polski serial, nawet i dokumentalny o II wojnie światowej, historyczny, no ale niestety, no cóż mam zrobić.
Kraszewskiego nikt nie rusza, wielu rzeczy nic nie rusza. O, gdzie jest Czarny Kot z Wysockim? Tak to się nazywało. To był serial, prawda? Tam 4 odcinki czy coś. No. Dobrze. Macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Bo tak właśnie chciałem, żeśmy sobie zamiast tej kawy na ławę, jak ci politycy gadają, ja powiedziałem Państwu za pomocą brzechwy, dziękując jednej ze swoich słuchaczek, za pomocą brzechwy pokazałem i tego tytułu swój stosunek do tego wszystkiego, co się dzieje, jak Państwo widzicie. Także tak to jest. Przepraszam, czy tu biją? No, tam po raz pierwszy zdradzono instrukcję 015. Strasznie MSW protestowało. Przepraszam, czy tu biją? Marionez, moja mama uwielbiała Stirlica. Kobity uwielbiały Stirlica, bo Tichonow był przystojny, a kiedyś nie mieliśmy innych po prostu. Ja Klaudiusz, Jacek Zawłocki, wolałem go oglądać po angielsku. To świetny film. Zresztą książka to wiadomo. Panie Piotrze, aktorzy, którzy mieliby zagrać na tych filmach, którzy? A czy muszą być to znani aktorzy? Czy Państwo myślą, że nie ma utalentowanych aktorów, którzy grają w reklamach? Ja również oglądam reklamy sobie czasami. Lubię oglądać, bo reklamy to też jest efekt pewnej socjologii i psychologii społeczeństwa i widzę tam wielu ludzi. I wiele aktorek i aktorów, którzy naprawdę są świetnymi aktorami, ale je zakwalifikowano i nie da. I dało, znalazłobyś. Proszę mi wierzyć, znalazłobyś. Co pan uważa na temat Hitlera, który podobno umarł 17 lat po wojnie w Adenmusie? Proszę pana, po pierwsze uważam, że Hitler nie mógł przeżyć. Nawet jakby przeżył, by go zabili. I Rosjanie, i Amerykanie. Wszyscy by go zabili. Dlaczego? Bo jakby on, wyobrażacie sobie Hitlera przed sądem, czy gdzieśkolwiek? Przecież on by oskarżył, i to widać teraz z tych wszystkich filmów, nawet dokumentalnych, z tego co czytałem. Przecież śladu by nie pozostało. Oby oskarżył zarówno Rosjan, jak i skończyłaby się legenda tego wielkiego, bohaterskiego narodu radzieckiego, którego faszyści napadli, bo to oni razem z Hitlerem do tej wojny doprowadzili. Skończyłaby się legenda wielkich, wspaniałych Francuzów, Anglików, Amerykanów i tak dalej. Jak sobie wyobrażać? Nie, on nie, na pewno nie przeżył. Na pewno nie przeżył. Robert Koenig. Lubiłem Kobrę i pisarza pod serem. A wie pan, kto to był? Joe Alex? To był Maciej Słomczyński. Pierwszy tłumacz Ulyssesa. Jedyny tłumacz angielskiego. On przetłumaczył również trochę Szekspira i Ulyssesa przede wszystkim, Joyce'a. No. Bartosz Kowalski. Oczywiście, że tak. No ale to o tym mówiłem, Marion S.O. Zawsze mówię o najdłuższej wojnie i polecam wszystkim najdłuższą wojnę nowoczesnej Europy. Właśnie mówiąc o Ośrodku Myśli Pozytywistycznej, ktoś mi tutaj proponuje również, żeby zrobić jakąś formalną jakieś rzeczy. Na razie muszę sam się pozbierać. Jak się pozbieram, to będę dalej to robił. No. Office, sanatorium pod Klepsydrą. Nie lubiłem Brunona Schulza. Powiem szczerze. Tak samo film mi się nie podobał. No trudno, tak to jest. No. Widziałem jakieś zdjęcia Hitlera, no tak. No. Dobrze, macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to może ja sobie trochę odpocznę, się namyślę nad pytaniami, puszczę Wam, bo tak mówimy, to puszczę Wam fragment bardzo dobrej literatury. Mojej literatury oczywiście. Mojej oczywiście literatury. I puszczę Państwu wybrańców katów, bo to jest akurat również do tego tematu tutaj. Za cudze winy, za nie swoje słowa i za boleśnie zadane. Kamil Tajkowski, czytałem. Patrzcie, jak dumnie kat unosi głowę, a my za wszystko przepraszamy. Za błędy władców, za premierów dealę, za to, że klęczą, ale nie przed nami. Za prezydentów patetyczne chwile. Zygi London, zgadzam się. Naród. My zawsze przepraszamy. Miliony grobów, przestrzelone czaszki, niszczone co dzień pustymi
słowami wybranych z katów. Pani Mirosława, wątpię. Tej łaski, a my tych no, całkiem katów niezły serial, Boże Podszewka. Przepraszamy na obcym niebie i na obcej ziemi. Giniemy, walcząc wytrwale. Kawę pod mi nogą to wiek. Choć wiemy, że śmierć niczego już nie zmieni, a inni dostaną medale. Ta książka już wyszła, pan Zychowicz napisał książkę. Ciągle czekamy na uznanie świata i dla honoru poświęcamy życie, lecz kpiąc... Aż pan ogląda, no kto panu? To proszę nasza bardzo. Zapłata, bo kat jedynie nasze ciała liczy. Kat wybrał sobie wśród nas pomocników, których my sami na tronie sadzamy. Dajemy się sprzedać za kilka srebrników i kupców naszych ciągle przepraszamy. Czasem próbujemy wygnać kata krzykiem i nowy dzień z nadzieją witamy, lecz on bez przerwy puszcza. Ja nie byłem oficerem, mam Boże, ja byłem oficerem UOP i AW później. A my szczęśliwi. Po rozwiązaniu nie wróciłem do ABW. Znów go przepraszam. Każdy z nas był nieźle oczytany. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę. My zasłuchani wciąż go przepraszamy. Wciąż go przepraszamy. Dobra, skończyły się wybrańcy katów. Bardzo dobrze. Bo tutaj nie zarzucajcie, że ktoś ogląda pastora Chojeckiego, czy nie. Ja tam, no, o mnie pastor Chojecki powiedział, że jestem wstrętnym ubolem i wystarczy i wiadomo. Niech będzie. No, Krzysiek Werkowicz śpiewał słowa moje i już. I myśmy razem wyreżyserowali solo i różne rzeczy. No właśnie. Cema, och, serce matki, Sweny, stare filmy. Dobrze, proszę państwa. Natomiast jeśli chodzi o to, co jest w Warszawie, jak ja to zobaczyłem, przeczytałem, czytałem o tym, to ja nie wiem, jak można na to zezwolić i wydać pieniądze. To jest jakaś paranoja totalna. Szkoda, no ale będzie. No. Dobrze. Anonimus USA, ja najpierw muszę dowiedzieć się, ile ja jeszcze mam, a już krótko to raz, po drugie muszę wszystko zorganizować, ogarnąć, a dzisiaj rano znowu słyszałem ciekawą informację, która mnie jeszcze dobija, no ale trudno. I dopiero wtedy będzie. No. To wtedy dopiero zaczniemy myśleć o płycie z Krzyśkiem. Tak to wygląda. Każdyś może się nawrócić, Wiesław Jan. Ale na co się nawracać z kolei? Nie rozumiem. W Gdańsku w tej chwili dzieją się w ogóle dziwne rzeczy. Ja już zupełnie wszyscy się rzucają na tego biednego senatora PiSu, czy byłego senatora PiSu, który powiedział do frau do prezydent Gdańska. Ja bym tak co prawda nie powiedział, nie w ten sposób, ale niektóre posunięcia, jakie widzę, to
coś wszystko zaczyna zmierzać do rzeczywiście do wolnego miasta. No. Niestety. Panie Piotrze, czy Kata wysłał Pana mailem? Bardzo podoba mi się piosenka, żywie, że byłaby monitorować, czy to możliwe. No tak, oraz. Możliwe, jak Pan zna mojego maila, Pan mi napisze maila, to wyślę Panu to mailem. No. No, czy chodzi Panu o Kata, tak? O tą wybrańcę Katów. Dobrze. Ona jest nieskończona jeszcze, tam trzeba coś jeszcze dodać podobno. Tak Krzysiek mówi, a ja mu wierzę. Egzamin, tak, znam egzamin. No. Dobrze, proszę Państwa. Dziękuję Państwu za dziś. No i do, bo już długo sobie gadamy i cóż, dobranoc do jutra. Może jutro będzie lepsze, może nie będzie, ale na pewno jakoś nadejdzie. Także proszę się nie martwić. No i do jutra. Trzymajcie się.